Powracamy do serii. Nie Gravity Rush. Do serii Fortuna Drake'a. Uncharted. O! Ostatnio mieliśmy katastrofę samolotem. Ellie nie wiadomo gdzie zniknęła. Nie wiadomo czy w ogóle żyje. A Drake się martwi o wszystko inne w tym momencie, bo sam jest pod ostrzałem praktycznie. No tak jak mówię, pod ostrzałem. Na celowniku. I kończyć go. Niech mi się szczęście odregeneruje. Dobra. To cię nie uratuje. To cię nie uratuje. A uratuje. Pan samolot przeżyje. Gdzie? Tam jest! Aha, dobra. Zastrzelić go! Mam cię, Ancin! Mam go! Co?! Ukończyć go! Dobra, jest. Wszyscy. To się zamienimy. Karabin. To tyle się tu chodziło o latanie z shotgunem. Aha. Tu. Tu. Całkowity brak skilla u mnie, ale wygrałem. Dobra. Nie tu, tu. Nie tu. Nie tu. A, tu. No troszkę za późno gra. Powie mnie porwał. It's over, Drake. We have high ground. I don't know about that. Jednak high ground mi nie pomógł. No ja od razu spadłem. O, kamień za mną. Ale mi głowa boli dzisiaj. Naprawdę. Tu jest głupie, że tu z krawędzi nie można skakać. Tu trzeba dosłownie przed krawędzią skoczyć. Bo jak się skoczy, próbuje się z krawędzi, to się Drake'owi załącza się animacja spadania. Nie wiem, ma palę w nogach.
Wow. Jak ktoś mi powie, gdzie się podziała jego para w nogach. Niestety czas... sterowanie w tej części jest tak strasznie kuleje. Wow. No to sobie żartują. Co go zabiło? Zamoczył włosy? Ja. 5 minut spadania. Fascynująca rozgrywka. Wow. Jak to wybaczy ze sterowaniem? No teraz to jest ewidentnie wina. Cholera jasna gry. Dobra, wiecie co? Ja wrócę jak coś, jak to mi się uda. Udało się! To moja wina. Nie mogło mnie od początku tutaj. Nie. Bez żartu. Ej, kto jeden typek, który jeszcze strzela jak ciecia. Ty tu już... No, no chyba sobie żartujesz. I ma jak gdyby czerwoną beczkę. Zen... Jeśli mi inna gafka wbija... Będę zen, będę zen. Czego nie lubię chyba tylko w tej części, to jest beznadziejne sterowanie. Drake spadł na samochód i się na nim ześlizgnął. Skąd się wszyscy bierzecie? Boże, dzisiaj znowu dzień fail jakiś. Dobra. Wiecie co, jak ja przejdę ten most, to wrócę. Z powrotem. Nie wiem jak długo będzie, zaraz może znowu mnie coś trafi. No na razie jest. Gdzie tam? Przed chwilą on wszedł w ten wodospad, co mnie tak ciągnie. Zaraz żaba we mnie plunie nabojem. Ja byłem już dosłownie... Jak możesz być z tej wody? Dziękuję. Co wiem, w tym miejscu nurt powinien być najsilniejszy. A woda płynie tak, jakby jej się w ogóle nie chciało. Ojejciu, dzisiaj będzie mnie dużo gier wkurzało, a jeszcze przede mną dzisiaj tylko ten Fear. Lace of Fear, o. O mój Boże, jakiś... Powiem tak, przeciwnicy nie są trudne, zagadki nie są trudne, sterowanie jest trudne. A tu. A ja od razu mówię, że na koniec serii ja się
nie wypomnę się na koniec gry, o co o niej sądzę, tylko już tak na koniec, ogólnie, pod koniec czwartej części powiem o każdej części, co uważam. Zawsze mnie się rozwalało. W grach rozwala. Strzelasz przed siebie, jak jest się za ścianą. Kucasz przed siebie. Nie z boku ściany czy coś. Przed siebie. On musi wstać. On musi wstać. On nie może na siedząco zacząć strzelać. Ej, to jest ogólnie pierwsza śmierć spowodowana przeciwnikami. Ta pierwsza. Dobra, druga. Oni są trudni, jak jest ich dużo. Wtedy to nagle okazują się, że potrafi każdy z nich trafić. O, jeszcze granatami mogę rzucać. Dobra, jasna cholera. Pierdolę. Wy jesteście żywi. Jejku, nie ten głosik. Tak, cewista, to tu wypoczyna. Leć. Jaki biuret. Super, już wszyscy. Sądziłem, że kolejni idą. Ojejku. Ojejku, tak, nie chcę tego trybu. Mogę to wyłączyć? Dupa. Czekaj, tutaj. Jest, wyłącz. Ja pierwszy nie potrzebuję tego. Okay.
przepraszam, jeśli jestem opryskliwy i... Przeklina Marcin się troszkę w głowa. Jutro będzie padać. O nie... Elena... Zostawmy ją. Chloe jest lepsza. Chloe? Widzieli mnie nagle. No to niezły wzrok mają. Szlak! Szlak! Zastrzelić go! Sierpo. Żałuję, co się urodziło. To wy. Szlak! Prosto między oczy. Tak, między oczy, nie wiem gdzie. Dobra, jedziemy. Przecież strzela się jak pedały. Już zdechliście, ja. Ma shotguna. Walnij mu z pięści. Każdy wie, że pięść ma większe szanse niż nabój. No ja... O nie. O jeszcze. O ja. A, mamy gdzieś. Bolało. Już spadaj. Dobrze. Już. Kocham, jak postać, przeciwnicy są tacy pewni siebie, twardzi. A, jest nas więcej, a później dostajemy nas w ciebie. O, pułapka. Muszę patrzeć pod nogi. Ale nie strzelił, nic nie zabił. Stół, dziób. Ale chyba ci tylko do 30. O, tam jest! Co? O, jedna. Ciota ze snajpera. Drake, no i coś postępu. Co to mi da?
czy mnie nie zabije? Fajnie, że miałem dużo czasu. Szybko rozpoznał wroga. Jestem bardzo ciekaw, jak on ominął pułapkę. Kiedy oni przeładowują? Zawsze mnie to w grach zastanawia. Kiedy oni przeładowują? Tak, zdechnie. No ja... Właśnie o to mi chodzi, że oni... Serię, normalnie ściana amunicji leci we mnie. Żaden nie przeładowuje, żaden ani razu nie musi wymienić magazynka, oni zawsze mają pełno ammo. Jeszcze biegnę jak debila. Co to jest, horda zombie? Co to była horda zombiaków? Samobójcy, wszyscy biegną do tego, żeby... Ich tam jest! Jejku... Dzisiaj chyba za dużo nie pogam, bo mówię, dzisiaj się źle nie czuję. Co nie są? No ilu ich przeszło? Trzech przeszło. Snajpa. Snajpa. Tu jest snajpa. A nie, nie dostaniesz snajperki? Nie, nie dostanę. Mogę to snajpa? Co to jest? A, już wiem. To już było śmieszne. Masz Blaja. Kto jeszcze żyje? Jaki snajper? Granat mu jedną w twarz przeżył. Płaci za to, że mamy w dupie nasze życie. Czy to się wszystko aktywowało? Aha. Bardzo się aktywowało. Tak.
alternatywnej rzeczywistości. A wymiał. Dać się zabić pułapce na koniec, o tym marzę. Chociaż dojdźmy dzisiaj do tego bunkru, nie bunkru, tylko tych ruin. Nie no, bez żartów. No akurat, dziękuję, no, mamy nazwę odcinka Fortece. Chociaż chcę dojść dzisiaj na górę tej fortecy i na dzisiaj skończę. Nie fajnie! Bogu dzięki. Coś fajnego tutaj, nie wiem. Płyty CD, kasety VHS, nie. Tu. Ciu. Tu. Nie no, bez jaj. Rany, dopiero za stan zszedłem. Jest safe tutaj, dobra. Do 30 się zbliżymy i kończę dzisiaj. Może nie być 30, ale na zegarku 30 i będzie koniec. Sorry, jeśli odcinek dzisiaj krótki, tak jak ostatni odcinek Race of Fear. A mówię, jeśli kiedy nie za najlepiej się czuję coś. Głowa mnie za co boli. Muszę się przebić przez tamto okno. Mocne liany. Mocne buty. Dają nam skorpiona, granaty. Na pewno nie będzie ich mało, znaczy dużo. Skąd? Dwóch. A tu już jest gliście. Ale będę szczery. Zacząłem z nimi strzelanie, ale tylko tak z nudów, ale ja będę już kończył, bo do 30 minut już się zbliżamy, a ja mówię, ja chcę teraz zrobić ten już do 30 minut dzisiaj, więc na razie cześć i pa.